czołem! Witajcie w kolejnym odcinku z mojej jednej z najulubieńszych serii dotyczących stylizacji. Stylizacji minimalistycznych, bo takich, które stworzę przy okazji trzech bazowych elementów stroju, ubioru, czyli ubrań, jednym słowem. Do tej pory ukazały się dwa odcinki z tej serii. Pierwszy to był, jeśli przegapiliście, to był odcinek o trzech sukienkach, które mogłyby mi wystarczyć na całe życie, na cztery pory roku. A drugi dotyczył ubrań, też trzech ubrań, to chyba już nie były sukienki tylko, tak zdradzę. Nie, czy to były? To były sukienki też. To były też sukienki, które również by mi wystarczyły tym razem na samą wiosnę, bo są typowo wiosenne. Czyli kryterium doboru stroju było inne. Teraz zgadniecie, do czego będzie dotyczył ten odcinek. Trochę się spóźniłam, bo lato już się zaczęło, ale jesteśmy wciąż na jego kalendarzowym przynajmniej początku. No i dzisiejszy odcinek będzie dotyczył takich trzech ubrań, które wystarczą mi na całe lato. I od razu powiem Wam, że sama się zaskoczyłam, wybierając te ubrania. Nie miałam tak dużego problemu z wyborem, bo szczerze mówiąc, akurat takich ubrań letnich nie mam aż tak dużo. Mam tylko o dwie czy trzy sukienki więcej niż te, które pokażę. Pokażę dwie. I tylko, że one już są typowo plażowe. I jedna jest jeszcze taka uniwersalna. To trzy, przepraszam. Ale teraz wybrałam trzy elementy garderoby i tym razem będę je testować w dwóch konfiguracjach, żeby sprawdzić, czy są uniwersalne, zgodnie z duchem minimalizmu, czy mogłyby mi wystarczyć. I tak chcę samą też siebie przekonać, podbudować, że więcej nie potrzebuję. Czyli te kryteria to, czy sprawdzą się na plażę i wystylizuję się plażowo, i czy sprawdzą się na okazję bardziej oficjalną, powiedzmy biuro, albo nawet jakieś wydarzenie, powiedzmy, rodzinne czy kulturalne. Może nie przesadzam z tymi rodzinnymi czy kulturalnymi, bo to nie będą ubrania do opery czy na wesele, być może, ale na pewno w bardziej oficjalnych sytuacjach dadzą radę. No i trzymajcie kciuki za mnie, żeby i za nas, żeby nam się to udało, ten eksperyment, bo to będzie eksperyment przeprowadzany na żywo. To znaczy, ja wcześniej nie myślałam, czyli myślałam trochę o tym, ale nie stylizowałam sobie tego. To wszystko będę robić tutaj na Waszych oczach. Także bądźcie tego naocznymi świadkami. Bardzo Was do tego zapraszam. No i co? Zaczynamy! Okej. Zacznę od ubrań. Pokażę Wam je najpierw. I tak jak zrobiliśmy poprzednim razem, na samym końcu będzie tak zwana prezentacja, catwalk, czy jak to inaczej powiedzieć, pokaz, o, pokaz mody. Dokładnie tak będzie. A przedtem będę Wasz apetyt na ten pokaz podkręcać moimi opowieściami o tych ubraniach. I powiem Wam, co mi to daje jeszcze, żeby też Was tak zachęcić, czy może zainspirować do własnych poszukiwań i odkryć tego typu w Waszych szafach. Dla mnie to jest taki rodzaj autoterapii. To znaczy przekonuję samą siebie i utwierdzam się w takim bardzo zdrowym dla mnie przekonaniu, że mam wystarczająco dużo rzeczy, nie potrzebuję więcej i mało tego, to co mam jest super niepowtarzalne, wyjątkowe i najlepsze. Najlepsze, po prostu najlepsze dla mnie. I tak jak nie mogę mówić za kogoś czy dla kogoś, mogę tylko mówić o sobie. Tak, oczywiście nie chcę tutaj nikogo piętnować za jego postępowania czy wybory zakupowe, bo każdy ma inne potrzeby i to jest w ogóle nie podlega dyskusji. Natomiast być może jest tak, że macie podobnie jak ja, że często ulegacie tym zwodniczym przekazom medialnym, głównie w postaci reklam, które nas mało tego, że zachęcają, one trochę manipulują, mamią nas trendami, modą, greenwashingiem, czyli przekonywaniem, że to jest takie sustainable, że to wszystko jest takie organiczne, w zgodzie z naturą, że wspierasz kupując, że daj szansę i tak dalej, daj szansę sobie, że to, te ubrania mają
podkreślić Twoją osobowość, mają promować nurt ciało pozytywności. I to nie jest do końca prawdą. Ja w to nie wierzę, przynajmniej ja w to nie wierzę, ale jak to człowiek słaby, ulegam tego typu przekazom, promocjom, ale coraz mniej. I mogę z dumą powiedzieć, że no, w sieciówkach to już od dawna nie kupuję, ale zdarzało mi się mieć ogromną chęć kupienia czegoś w ogóle. I teraz nieważne, czy z drugiej ręki, czy z outletu, po prostu chcę sobie dać takiego bana. I to jest trudne, bo ta moda i to, że poruszamy się w mediach społecznościowych, gdzie ciągle temat zakupów, konsumpcji jest nakręcany, no bo tak działa biznes i o tym się przekonałam, taką mądrość życiową tutaj, pewnie wiecie to, bo to jest oczywiste, ale ja to niedawno odkryłam, że tak jest, z bólem serca. Więc ciężko temu nie ulec. Jak temu nie ulec? To może taki najpierw krótki przewodnik, dosłownie parę słów. Co się u mnie sprawdza? Powiem Wam na przykładzie jednego z akcesoriów, którego użyję w tym odcinku. To są takie piękne kolczyki, które będą mi służyły za podkręcenie mojej stylizacji na tę wyjściową bardziej. Czyli nie tę casualową, nie plażową, ale wyjściową. Te kolczyki to nie są żadne cenne metale nawet, to ani szkła, ani kamienie, to są po prostu zwykłe szkiełka, prawdopodobnie jakiś metal, może stal chirurgiczna, nie mam pojęcia, kupione w Rzymie. Moja pierwsza wycieczka do Rzymu z moją siostrą i taki zakup. To już było no, ładnych parę lat temu, ale do tej pory uważam, że są no, po prostu szałowe, zachwycające i nie do pobicia. Nie mam innych lepszych, raczej mam dużo ładnych, może nie dużo, kilka ładnych, ale na okazje, na wyjścia to są te. Jedyne moje takie duże. I jakiś czas temu, gdzieś oczywiście to nie było świadome ani zaplanowane, ale to się pojawia w ramach przeglądania tak zwanego surfowania po sieci. Taką błotnistą mazią zalała mnie ta fala reklam popularnej sieci platformy zakupowej, której była, nie wiem skąd, bo ja, raczej wiem skąd, chyba oni po prostu podsłuchują, prawda? Więc gdzieś był temat kolczyków poruszany, bo odnalazłam jakieś stare kolczyki w domu rodzinnym, pomyślałam, że je zacznę nosić i od razu mi się pojawiły reklamy kolczyków na tej danej platformie. I czego się dowiedziałam z tej reklamy? Że są bardzo modne takie duże kolczyki, jeszcze wiszące, no piękne, piękne. I od razu myśl w głowie, jak usprawiedliwić teraz to, co nieuchronne, czyli zakup nowych kolczyków. No i zaczęłam sobie w głowie powtarzać, no jest taka okazja, będzie takie wesele, te noszę zawsze, one nie są długie, one są duże, ale niedługie, a jak będę miała tak związane włosy, to będzie odsłonięta szyja, a tutaj nic nie będzie, to może taki kolczyk do podkreślenia i tak dalej, i tak dalej. I jak domyślacie się, już byłam na skraju tego zakupu. Byłam już na krawędzi. I co mnie przekonało? Przekonało mnie to, co dało mi, co dał mi minimalizm, do którego wciąż dążę. I który jest taką chyba drogą całą życiową. Nie wiem, czy da się osiągnąć go zawsze. Tak wiecie, w pełni. Czy można odnaleźć taką, odczuć, poczuć taką nirwanę minimalizmu. No i pomyślałam sobie, że przecież mam te kolczyki. I tak, kolejne kolczyki, to jest, abstrahując już od wydatku, bo to mógłby być mały wydatek, bo to nie były wcale kolczyki jakieś ekstra szlachetne, ale to będzie kolejna rzecz do zaopiekowania się nią. Kolejna rzecz, na którą trzeba znaleźć miejsce, nawet tak małe kolczyki. Kolejna rzecz, która stworzy mi wybór, ale ten wybór paradoksalnie troszkę mnie będzie w tym przypadku, mam wrażenie, ograniczał moją wolność. Bo postawi mnie przed takim pytaniem, że nie mam oczywistej decyzji i nie muszę się nad nią zastanawiać. Muszę poświęcić czas, oddać część swojego czasu, który jest dla mnie wolnością, na podjęcie decyzji, które kolczyki są lepsze. I dylemat. I zazwyczaj w takich sytuacjach, nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak mam do wyboru jakieś i skłaniam się bardziej ku jakimś, to wybiorę te drugie, żeby one się nie czuły, żeby im nie było przykro, że ich nie wybrałam. Taka jestem.
No i bym podjęła tę decyzję wbrew sobie i bym była niezadowolona i bym musiała jakoś rozdzielać ten czas porówno dla jednych i dla drugich kolczyków, z przewagą dla tych, do których miałabym mniejszą predylekcję w danym czasie. Posiadanie jednej liczby kolczyków, jednej pary, pozbawia mnie tego problemu i kłopotu. Ja się nie muszę zastanawiać. Mam jedne kolczyki, biorę je, zawsze się sprawdzają, zawsze są super, nie muszę nawet nad tym dyskutować, nie muszę myśleć, dlaczego tamte byłyby lepsze, bo coś, nie muszę tego analizować. Mam te kolczyki i z nimi mogę przemierzać świat i one mi będą towarzyszyć w moim życiu. Jak to wspaniale mieć jednego wiernego, cudownego towarzysza jeszcze z piękną historią w tle. No i tak przekonana i umocniona, nie kupiłam tych kolczyków, ale kupiłam te koszule. Coś musiało pójść nie tak. Ale z koszuli jestem bardzo zadowolona, jest lniana, jest przewiewna, ma super kolor. Byłam w niej i na rowerze, i w pracy, i w obu tych sytuacjach zdała egzamin, niełatwy egzamin. I nie mam dużo koszul, to jest moja jedyna taka koszula letnia. I nie żałuję tego zakupu. Także zakup się odbył. Może nie powinien był się odbyć, ale trudno, mleko się rozlało, ale nie żałuję. Najważniejsze, żeby nie żałować. Jak już coś się wydarzy, nie żałujmy. Cieszę się i mam nadzieję, że nam przyszłość będzie mocniejsza i mądrzejsza. Dobrze, za długo trwa już ten wstęp, wybaczcie mi. Przebaczcie. Zaczynamy od sukienek, które wybrałam, już nie mówię wiele. Zaskoczy Was paleta kolorów, bo tych kolorów nie będzie. To będzie, czyli będą oczywiście, ale to będą... to będzie biel i beż. Taka nowość u mnie. To jest sukienka, która jest... to jest taki mój styl, bo są koronki, są falbanki, jest aż nadmiar. Jest długa. Nie jest to prawda do ziemi, taka do połowy łydki, ale to jest już moja długość. Ma dłuższy rękaw. Ja wolę dłuższe rękawy. No i ma jeszcze halkę taką zszytą z tą sukienką. To jest taka bawełna, taki muślin właściwie. I ona ma kolejną super cechę, że nie trzeba jej prasować. To co prawda można oczywiście, ale to niewiele da, bo ona będzie wyglądać mniej więcej tak samo. Może te falbanki by się lepiej układały. Jakbym pewnie wychodziła gdzieś w niej tak bardziej oficjalnie, to ją wyprasuję, a jak tak na plażę, to nie. Pod spodem jest w fatalnym stanie, bo z pralki ta halka, ona, tak, zobaczcie, jest taka pomięta, ale tego nie widać. I moglibyście pomyśleć, sukienka z takimi warstwami, taka długa, jak ona może się sprawdzić latem? Otóż ona jest na upały właśnie. Ona mnie chłodzi niesamowicie. Ona zakrywa ciało, jest z naturalnych, przewiewnych materiałów, więc chroni skórę właśnie przed tym promieniowaniem i nagrzewaniem się. Jak jest chłodniej, to znowu grzeje, więc to jest... oj, tutaj mam jakiś... co to jest? Au! Jakiś siniak. Nie wiem, co ja robiłam tutaj. Coś musiałam nadziewać. No nie wiem, co nadziewałam. Co na coś się nadziewa. I ta sukienka jest szeroka, więc nigdzie nie przylega, niczego nie ściska. Jedyny jej problem to jest właśnie ta podszewka, ta halka, bo ona jest zszyta z nią tutaj. I ja, ale to już jest moja ułomność, moja cecha osobowa, że ja mam problem z zakładaniem takiej sukienki. Zawsze gdzieś to ramionczko mi pójdzie nie tak, gdzieś tu się znajdzie albo tam i muszę to poprawiać i się frustruję trochę, więc zakładanie nie należy do najprzyjemniejszych, ale jak już ją mam, to nie chcę jej zdejmować. Kolejna sukienka. A, i gdzie kupiona? No, gdzieś z drugiej ręki. Ale w świetnym stanie, nawet nie ma metki, powiem Wam. No, ale czuć, że to bawełna, więc nie mam tutaj wątpliwości. Nie ma metki. Nie ma metki, wyrwana metka była. Ok. Druga sukienka to jest, co kocham najbardziej, czyli vintage, ale domowy vintage. To jest sukienka po mojej mamie. Nosiła ją też moja siostra. Szyta przez krawcową i tak, tutaj jest na ramionczkach, ma tutaj takie troczki, można je sobie zawiązać w kokardki, co czy nie, z wielką przyjemnością. Z tyłu ma suwak, jest dosyć tutaj przylegająca w pasie i w żebrach, ale nie aż tak, że trzeba wstrzymywać oddech.
No i taka długość do kolan. Bardzo fajny materiał, bo to jest taka stara, takie stare płótno. Można by powiedzieć takie na prześcieradło. Czyli jakiś len z bawełną, tak mi się to kojarzy. Jest grube, mięsiste, więc nie mnie się jak zwykły len, jak na przykład ta koszula się mnie. I tak, jest na ramionczkach, więc do pracy, ja ją nosiłam do pracy, bo długość jest ok, kolor jest ok. Tylko po prostu, tutaj też nie ma zbyt dużego dekoltu, tylko po prostu mam zawsze jakąś narzutkę, ale ponieważ jest klimatyzacja, to mi to nie przeszkadza. I trzecia rzecz, to są, uwaga, uwaga, po raz pierwszy w tym kanale, spodnie. Spodnie lniane, takie kuloty, bardzo szerokie, z kieszeniami. Takie ja nazywam takie ubrania wypoczynkowe, bo one mi się kojarzą po prostu z relaksem. W nich mogłabym sobie nawet spać, czyli mną się bardzo jak to len, ale czy to przeszkadza, ja wiem. Na pewno są po prostu, no, mogłabym się nimi owinąć, o taki chodzić, bo po prostu tak bardzo je lubię. To jest nowy zakup. To jest nowy zakup, ale już stały się number one. I też postaram się je wystylizować w różne, na różne możliwe sposoby. Problem z nimi jest taki, jeżeli jakiś jest, to ten, że są za szerokie na rower. Będą wchodzić w szprychy. Trochę niebezpiecznie. To mnie martwi. Chyba, że znajdę na to jakiś sposób, jakąś opaskę, to może wtedy i na rower się nadadzą. Na pewno na wszystkie wyjazdy, do pracy już w nich było, w pracy już w nich byłam, także kolejna rzecz, nowy zakup. Ale ta koszula i te spodnie to będzie mój jedyny zakup w tym roku, mam nadzieję. Już limit swój wyczerpałam. A tych ubrań letnich całe szczęście nie mam dużo i jeszcze wielu się pozbyłam w ostatnim czasie, więc usprawiedliwiam się przed Wami i czuję się usprawiedliwiona. I teraz tak, z czym to będę łączyć? Na plażowo mam taką narzutkę. Uwielbiam takie narzutki. To jest... Lato jest dla takich narzutek właśnie. Kolejny materiał muślinowy. Bardzo ciekawy haft. I czy dacie wiarę, patrząc na to ubranie, że to jest Zara. Może dacie, bo znacie ofertę Zary. Szeroki rękaw, tak jak lubię. Ale to nie jest... To jest koszula z drugiej ręki, czyli narzutka kupiona. Pewnie to jest jakoś zaraz przed kilku sezonów. Nawet nie wiem, bo nie wchodzę na stronę Zary. Co do zasady. No i widzicie, tak hejtuję, a jednak kupuję. Co ja rymuję? Przepraszam. W każdym razie... Jest z drugiej ręki, więc czuję się usprawiedliwiona. No i też jest bardzo praktyczna. No, potrzebowałam takiej rzeczy, bo po prostu latem ja mam taką jedną narzutkę i musi mi pasować do wszystkiego. I ją zabieram na wyjazdy, mało miejsca zajmuje. Można się przykryć, jest miła w dotyku, naturalne materiały, wszystko na tak. To już Wam pokazałam, co będzie. A, to dokończę może co do LED, do plażowych stylizacji, czyli ta narzutka ewentualnie będzie. Będzie kapelutek, ten znany z innych odcinków, mój ulubiony. Trochę jest jeszcze mokrawy, ale to nic, bo był prany. Byłam w nim w lesie było, potem było ognisko na polanie, no i troszkę tym ogniskiem sobie, wiecie, wzionął ducha ogniska i troszkę się... No tak, jak powiedzieć, nasiąknął tym zapachem, także go wyprałam ręcznie, więc super, bo w ogóle taki kapelusz można wyprać ręcznie i zobaczcie, nic się nie dzieje, nie odkształca się. Także ten kapelusz będzie moim letnim. I do letniej stylizacji będą buty. A i jakże? Buty, moje ukochane klapki. One są takie złote, mają taki złoty, jakby to powiedzieć... taką farbę chyba. I tutaj przy palcu ona się już zdarła i w kilku miejscach też się już pozdzierała, tutaj też. O, na przykład tu. No, ale to nic nie przeszkadza. Dalej są w świetnym stanie, bardzo je lubię. Taka podeszwa nieładna, ale ona jest po prostu skórzana. Bardzo porządne klapki, mam już je lata, już je noszę. I ostatnio z racji tego, że ta stopa mi urosła i pozbyłam się większości butów. Całe szczęście te letnie zostały, bo akurat w letnich butach to nie przeszkadza jakoś tak bardzo. Chociaż niektórych przeszkadzało. Ale mam teraz, jestem dumna z siebie, bo mam tylko 4 pary butów letnich. Co wiem, dla niektórych może być przesadą. Dla mnie jest ogromnym postępem, bo miałam ich dużo, 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 dużo więcej. I ostatni element składający się na stylizację plażową to będzie taki oto koszyk.
taki kosz piknikowy, dostałam go od siostry kiedyś, no bo na plażę przecież się nada, pasuje, na zakupy też super, taki wiklinowy. A stylizacje biurowe będą sponsorować tym razem, przepraszam, te kolczyki, które już pokazałam, taka torebunia, też druga ręka, jako będzie kopertówka do rączki. Taka malutka, ładniutka. No i kolorystycznie będzie pasować ten żakiet, który już pewnie miałam, pokazywałam Wam na innych filmikach, wełniany, porządny, też z drugiej ręki. Natomiast on, mogę Wam powiedzieć markę, to jest House of Dagmar. Nie wiem, czy on się sprawdzi do wszystkiego. Jak nie on, to jakiś inny, ale z tych, które mam, nic nowego nie będę wymyślać do tego. No to co? Powiedzcie, czy jesteście gotowi? Ta koszula też weźmie udział w prezentacji. Taki ją zaszczyt kopnie, bo do tych spodni ona będzie sygnować stylizację tę plażową, myślę. To co, jesteście gotowi? 20 minut minęło, także kończymy prezentacją, pokazem. Ja Wam już teraz się pożegnam. Dziękuję serdecznie za każde wyświetlenie, za każde obejrzenie, za każdą subskrypcję, która jest niesamowicie ważna. Czasami sobie myślę przed snem albo i po obudzeniu o tych wszystkich osobach, które mnie subskrybują, kim jesteście, co robicie. Na pewno chciałabym więcej o Was wiedzieć, ale przede wszystkim chciałabym Wam podziękować serdecznie, z całego serca. Życzę Wam wszystkiego dobrego, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Jak nie na ten, to na inny temat. Do miłego zobaczenia. Cześć!